W naszym studiu gościmy Cezarego Morzejko, wójta Sidry. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie mieszkańców gminy Sidra i powiatu sokółskiego. Dzisiaj porozmawiamy o kwestiach istotnych dla mieszkańców gminy. Zaczniemy od trudnych pytań. Co z inwestycją na odcinku drogi Wólka-Romanówka, której dokończenie obiecał pan w kampanii? Mieszkańcy się jej doczekają? Tak, pani redaktor, dziękuję za to pytanie. Doczekają się. Podpisaliśmy już umowę wstępną na dokończenie tej inwestycji i mimo tutaj ataków osób nieprzychylnych, chodzi mi tutaj o te 700 tysięcy, po prostu te pieniądze nasz urząd gminy otrzymał przed ostatnimi wyborami samorządowymi w kwocie 700 tysięcy. To miała być po prostu dotacja do tej drogi, ale ze względów administracyjnych po prostu nie mogliśmy tych pieniędzy przekazać, więc dostaliśmy nakaz ich zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. I złożyliśmy powtórny wniosek po prostu o zwrot tych pieniędzy. I otrzymaliśmy te pieniądze, tylko zaznaczyliśmy w tym wniosku, na co tą dotację po prostu chcemy przekazać. No i udało nam się, otrzymaliśmy z powrotem. Czy jest już wiadomo, kiedy rozpocznie się ta inwestycja? Wiosną 2025 roku. Jasne. Teraz, jak wiadomo, przed kilkoma dniami media obiegła informacja, że 2 miliony złotych z Polskiego Ładu pozyskane na budynki przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sidrze zostały przekazane powiatowi na szpital. To nie jest zadanie gminy. Czy RIO nie wytknie tego uchybienia? Moim zdaniem nie wytknie, bo to nie jest po prostu moim zdaniem uchybienie. I chciałbym tutaj wytłumaczyć po prostu widzom gminy Sidra i mieszkańcom powiatu sokółskiego, że w ramach Związku Gminno-Powiatowego Rzeki Sidra otrzymaliśmy te pieniądze na realizację budynków, które miały być realizowane w trakcie budowy naszego tak zwanego basenu, czyli Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale który został ogłoszony przetarg, wykonawca po prostu się wycofał z tej po prostu inwestycji. No i groziło nam po prostu utrata tych subwencji. I musieliśmy po prostu te pieniądze, jak to się mówi, ratować, by po prostu, żeby ich nie stracić. I tutaj chciałbym na przykład zaznaczyć, żeby wybraliśmy drugą ofertę z tego przetargu, który zajął drugie miejsce w tym przetargu, to jako gmina Sidra byśmy musieli dołożyć 2 miliony. I więc tutaj na zarządzie powiatu postanowiliśmy, po prostu szukaliśmy różnych po prostu, jak to się mówi, wyjść z tego, nie? Po prostu, żeby gdzieś się przekazać te pieniądze, czy możemy na inwestycje w Sidrze, w gminie Sidra przekazać, bo po prostu mamy dużo potrzeb, ale nic z tego po prostu nie wyszło, bo po prostu to było nierealne. I postanowiliśmy, że przekażemy te pieniądze na szpital w Dąbrowie Białostockiej. Tu chciałbym, drodzy państwo, zaznaczyć, że mieszkańcy gminy Sidra korzystają, jak to powiem, ze szpitala, z usług służby zdrowia z Dąbrowy Białostockiej i karetki pogotowia. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że to nie były po prostu pieniądze sidrzeńskiego, z Urzędu Gminy Sidra, nie były po prostu pieniądze naszego budżetu. Rozumiem. Dużym zarzutem mieszkańców było to, że pracownicy Urzędu Gminy
W trakcie swojej pracy zajmują się swoimi prywatnymi sprawami. Udało się to panu uporządkować? Tak, proszę panią, jestem zadowolony ze swoich współpracowników. Naprawdę nie widziałem, że to będzie taka zgrana drużyna. Na początku objęcia kadencji zebrałem po prostu cały, jak to się mówi, zespół z wszystkich pracowników Urzędu Gmina, no i powiedziałem, od czego oczekuję od nich, i oni mi powiedzieli, czego po prostu oni oczekują ode mnie. I tutaj na przykład to są paradoksalne takie na przykład zarzuty, że wójt wychodzi na przykład 12, pierwsza, ale wójt nie ma normalnego czasu pracy. I chcę tutaj po prostu też się zwrócić do mieszkańców gminy Sidra. Chciałbym to wyjaśnić sprawę, że jeżeli na przykład ja wychodzę, to też po prostu na przykład w czasie tej przerwy, bo przerwa w Urzędzie Gminy Sidra jest od godziny 11 do 11.15. No, na przykład muszę wyjść, na przykład mam tutaj petentów, no to później, jeżeli ta mija przerwa, no to ja i moi współpracownicy po prostu bierzemy w innych godzinach. I jeszcze tutaj chciałbym dodać, że nawet ja wychodząc, bo różnie to się zdarza, nie? Po prostu, że chcę na przykład wyjść gdzieś tutaj jakąś sprawę załatwić, to sam się wpisuję po prostu do zeszytu. Czyli to jest równość. Nie, że jestem szefem, że jestem lepszy, że jestem nad kimś, ale wyznaję tylko zasadę. Wszyscy są równi. Prawo. Dobrze. Jak wiemy, Sidra kiedyś słynęła z basenu. Wiemy o planach jego remontu. Czy ten obiekt doczeka się wskrzeszenia? Tak, pani redaktor, w 100%. Chcemy to po prostu już zrealizować na początku 2006 roku, na otwarcie sezonu. Czyli serdecznie panią zapraszam. Jaki będzie koszt tej inwestycji? Proszę panią, to wie pani, jak to w trakcie budowy różne rzeczy wychodzą, nie? I tutaj na przykład moi poprzednicy chcieli tą inwestycję za ponad 20 milionów. I tutaj, jeżeli kłamie, jeżeli coś mówię nie tak, to zapraszam do tutaj po prostu na rozmowę z panią i ja przedstawię argumenty. Ja tą inwestycję wstrzymałem, po prostu nie w takim sensie, że ona mnie będzie robiona, tylko będą po prostu obniżone koszta, bo sama pani redaktor wie, że u nas sezon letni, tak zwany wakacyjny, jest bardzo krótki. No i chcieliśmy po prostu tutaj, jako urzędu gminy, tutaj mieszkańców gminy Sidra, bo to w przeważnie z podatku będziemy się utrzymywać, było nierealne utrzymanie takiego po prostu obiektu. Więc tutaj po rozmowach, bo wyznaję taką zasadę, że po prostu z pracownikami trzeba rozmawiać. Usiedliśmy do stołu, oni przedstawili moje swoje argumenty, ja im przedstawiłem swoje. No i doszliśmy do takiego konsensusu, że po prostu nie będziemy tego robić, tylko musimy obciąć koszta. Czy mógłby nam pan wójt opowiedzieć, jakby wyglądał ten basen? Najpierw teraz jest tu taki kompleks. Budujemy boisko właśnie. Mhm. To właśnie z tej dotacji, tak jak przedtem pani wspominałem, przeznaczyliśmy część tych 700 tysięcy, które został po prostu, musieliśmy zwrócić z tej drogi, które nie miały być, które po prostu te pieniądze miały być przeznaczone na tą drogę, które po prostu nam po prostu zostały zwrócone. To tak, będą tak jak planowaliśmy i planujemy, będą dwa budynki. Na razie musimy po prostu w związku z tym, że ten przetarg nie doszedł do skutku, musimy wykonać jak najszybciej jeden z budynków, czyli tak zwany budynek socjalny. W tym budynku socjalnym będą tam mieścić się szatnie dla ratownika, przybieralnie i tym podobne.
bo po prostu jeżeli musimy z tym się śpieszyć, bo jeżeli nie będzie budynku, to po prostu ten basen, tak zwany, po prostu ten kompleks nie zostanie po prostu odebrany. No i w przyszłości planujemy postawienie drugiego budynku na miejscu starego. Bo po prostu tak jak rozmawiałem tutaj z moimi współpracownikami, chcemy go po prostu podzielić na dwie części, bo urok cały temu ośrodkowi daje ten las. I my po prostu nie chcieliśmy po prostu części drzew wycinać. Będą zjeżdżalnie, będą tory po prostu, ale zapraszam panią, to dużo będzie tam po prostu atrakcji. Rozumiem. Właśnie skoro jesteśmy przy inwestycjach, co jeszcze czeka gminę? Gminę Sidra czeka to, że jak planujemy, złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg, do województwa, na dofinansowanie nam drogi z Słomianka, granica gminy w kierunku Reszkowiec. Chcemy tutaj jeszcze w jednej z miejscowości naszej gminy po prostu wyremontować hydrofornię. Wie pani, nie powiem pani po prostu z pamięci, bo jest tego na przykład dużo, bo jak się powiem pani, że to będzie 7 inwestycji. 7 inwestycji po prostu w gminie Sidre. Rozumiem. Sidra latami była niedoinwestowaną gminą. Mieszkańcy z niej uciekali. Jakie pan ma pomysły na wykorzystanie potencjału gminy i przyciągnięcie młodych ludzi, którzy mogli wybrać to miejsce na miejsce do życia? Panie redaktor, chcę po prostu tylko wykorzystać walory turystyczne. Chcemy po prostu dużo ściągnąć turystów, czyli po prostu zaczęliśmy coś robić w tym kierunku. Wybudowaliśmy dwie altany po prostu tutaj przy naszym tak zwanym zalewie koło młyna. Sam jestem członkiem Stowarzyszenia Historycznego w Sidrze. Ostatnio mieliśmy spotkanie, w którym naprawdę padło kilka dobrych pomysłów na przyciągnięcie turystów. To jest po prostu nasz priorytet, że po prostu, bo inaczej nie możemy tego zrobić, przyciągnąć. Czyli gmina po prostu mierzy do tego, żeby to była turystyczna gmina. Turystyczna, tak. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panie redaktorze za zaproszenie. Chciałbym się zwrócić tutaj za Państwa pośrednictwem do mieszkańców gminy Sidra. Moi drodzy, zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro wasze i naszej gminy. Dziękuję bardzo.